Hallo, meine Freunde, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku naszej serii Niemiecki w podróży, w której uczymy się najważniejszych zwrotów przydatnych podczas wyjazdów do krajów niemieckojęzycznych. Dzisiaj nauczymy się najważniejszych zwrotów, których będziemy mogli używać po przyjeździe do hotelu. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmiojęzycznym poliglotą, a na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Po wejściu do hotelu często usłyszymy pytanie: Willkommen, wie kann ich Ihnen helfen? Czyli Willkommen, witamy, wie kann ich, jak mogę Ihnen, czyli Panu, Pani, Państwu, helfen, pomóc. Willkommen, wie kann ich Ihnen helfen? W odpowiedzi możemy powiedzieć na przykład Ich möchte, chciałbym einschecken, czyli zameldować się. Ich möchte einschecken. Recepcjonista może nas wtedy zapytać, Haben Sie eine Czy ma Pan e, lub Pani rezerwację? Haben Sie eine A jak taką rezerwację mamy, odpowiemy Ich habe eine rezerwierung. Mam rezerwację. Ich habe eine rezerwierung. No i tutaj warto jeszcze dodać, na jakie imię. A żeby to zrobić, użyjemy zwrotu auf den Namen, czyli na imię. Auf Den namen Kamil Kaszubski, na przykład. Czyli powiemy ja tak, ich hab eine Reservierung auf den namen Kamil Kaszubski. Tak, mam rezerwację na imię Kamil Kaszubski. Następnie możemy zostać poproszeni o paszport, czyli Reise Pass. Reisen znaczy po niemiecku podróżować, a pas to no, przepustka, na przykład Reisepass, czyli paszport. Na przykład recepcjonista może nam powiedzieć Ich muss ihren Reisepass kopieren. Czyli muszę pana lub pani paszport skopiować. Ich muss ihren Reisepass kopieren. Jeżeli nie mamy paszportu, czyli Reisepass, ale mamy za to nasz dowód osobisty, czyli personal, ausweis, możemy powiedzieć ich hab nur meinen Personal ausweis. Mam tylko mój dowód osobisty. i nur meinen personal ausweis. I tutaj możemy też dopytać: Gate das? Może być, czyli czy to przejdzie? Gate das. Podczas gdy będziemy się meldować, recepcjonista na pewno poinformuje nas na którym piętrze jest nasz pokój. Wówczas użyje zwrotu im, czyli na, tutaj poda numer piętra, Stockwerk, czyli piętrze. Na przykład. I jacyma jest im ersten Stockwerk, czyli Pana lub Pani pokój jest na pierwszym piętrze, im ersten Stockwerk. I jacyma jest im ersten Stockwerk. Niewątpliwie, jeżeli mamy wykupione w hotelu wyżywienie, bardzo ważnym dla nas pytaniem będzie, o której godzinie serwowane jest śniadanie albo obiad. I żeby takie pytanie zadać, użyjemy zwrotu um wie viel ura, czyli o której godzinie wird, czyli jest, das Frühstück serviert, czyli o której godzinie jest śniadanie, das Frühstück serviert. Um wie viel ua wird, das Frühstück serviert. Oczywiście w tym zwrocie zamiast das Frühstück, czyli śniadanie, możemy użyć też das Mittagessen, czyli obiad, albo das Abendessen, czyli kolację. Czyli powiemy um wie viel wird das Mittagessen serviert, czyli o której godzinie jest obiad serwowany, albo um wie viel wird das Abendessen serviert, czyli o której godzinie jest serwowana kolacja. Kolejnym istotnym pytaniem będzie, wie lautet das Passwort für das Internet? Czyli jak brzmi, wie lautet das Passwort, hasło für das Internet, do Internetu, wie lautet das Passwort für das Internet? A jeżeli pokój nam nie odpowiada, możemy chcieć go zmienić. Wówczas użyjemy słowa wechseln i powiemy: Wir möchten das Zimmer wechseln. Czyli chcielibyśmy pokój zmienić. Wir möchten das Zimmer wechseln. I to już wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Pamiętajcie, że wszystkie te przydatne zwroty, których użyłem w dzisiejszym odcinku, pochodzą z naszego kursu Niemiecki w Podróży. Którego darmowy fragment możecie pobrać na naszej stronie zapytajpoliglote.pl. Już za chwilę cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Einmal im Jahr dothin, wo du noch warst. Raz w roku daj się tam, gdzie cię jeszcze nie było.